smaczki, zakamarki. To mi się zawsze podobał. Żeby się tutaj schować, bo jak najczęściej jest impreza na rynku, no to tutaj nie słychać. Mówię, że Brzeszów to miasto bardzo stare. Jest, istnieje w takiej literaturze niemieckojęzycznej jako symbol tego miasta na wschodzie. Chyba najbardziej sentymentalne miasto dla Sasów, jak najbardziej. Również saskie miasto. I właśnie to miasto na wschodzie, to taki właśnie Karpaty, a za Karpatami już byłego Rosmańskie, to jest na Włoszczyźnie i Dobrze. Więc zawsze w kilku środków nowoczesnym, własnej obywateli, to przykazuje naprawdę super. Z całego świata, i Turcy, i Persowie, i Ormianie, i Polacy są tu sporo, więc ktokolwiek handlowi na swój poprzednio, to jest straszne. Pomóżcie. Nie, że to miasto było bardzo bogate. Jedno z najbogatszych miast w Anglii. Ciśnięte w góry praktycznie więc mam mocną dolinę i to go trochę uratowało. Później ktoś tam ma komunę i obecność, to nie było tutaj zmienić, nie było przestrzeni. Więc zbudował się na zewnątrz, więc na oparzą dolinę, a to... No i w ten sposób właśnie ta osoba się przedstawia. Zupełnie inaczej. W stronie generała Bema, tak? Przejechał przez całą Transylwanię ze swoim wojskiem, naprawdę bił się wszędzie, tutaj również stacjonował, no i też w Węgrzy lokalnie kultywują, prawda? Pamięć też mi wieniecek, jeszcze jest odnawiany, kontrolę usta, no ale węgierska flaga, więc pamiętają, pamiętają. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o stają w marcu 1948 roku, organizują powstanie. Ja, to jest ten pan, którego może pamiętać Państwo na cudu, w dużym pomniku przed katedrą. No i to jest właśnie taki zapytanie, ale Alejandru, to nie mało temu. Pierwsza, miejsce, gdzie była pierwsza osada. Właśnie tam obrazu powstał kilku osad. Najstarsza z nich akurat to osada Szej, która jest ciśnięta tam jeszcze głęboko w góry. 12-wietra osada powstała. Moi drodzy, stała tutaj od XIII wieku wieża. Po prostu wolno stojąca wieża, która była wieżą obserwacyjną. Na całym szczycie widoczne góry. To tam zdanie. Więc tylko po prostu stali. Otóż moi drodzy, na turniku kiedyś mieli władzę. Herb miasta Brzeszowa, taki charakterystyczny, drzewo z korzeniami rozbudowanymi, no i z koroną w postaci korony królewskiej, a nie liściastej. Symbol tego, że miasto było miastem królewskim.
było pod opieką klubów węgierskich, którzy bardzo dużo na niego ułożyli jako bardzo ważny strategiczny punkt. Stąd też właśnie taki piękny herb. Moi drodzy, to jest akurat brama Katarzyny, tak się nazywa. Ona była włączona w obręb murów. Część murów zobaczyliśmy, prawda, po lewej stronie jak szliśmy. Było kawałek widać. Kawałek dalej zbudowano kolejną, 19-wieczną, bo ta się stała po prostu za mała. Znaczy dzisiaj tylko porządku, to jest tutaj mamy fajny przykład, zdjęcie, jak fortyfikacje Braszowa z murów otoczone, znaczy właściwie to jest podwójne, potrójne linia murów, wprawione w nie potężne basteje. Basteje to były takie dzieła obronne, w tym wypadku półokrągłe, wysunięte przed lico murów, niskie, bo nawet niższe od murów, bądź też równej wysokości. To były dzieła obronne, które rozwinęły się pod wpływem rozwoju artylerii. Normalne baszty i wieże nie mogły artylerii zatrzymać. No to pośród nich kończy się taki ważny nurt. W XIX wieku kończy się taka era ludów ortodoksyjnych, znaczy oni dalej istnieją. Natomiast pojawia się na kolejne jakby odłamy, pojawia się na Kaskala, więc Żydzi, no Francyzi i tak dalej. Natomiast pojawia się jeden ważny nurt. No i zaczynają się asymilować. Jak się mieszka w danym kraju, to nie wygląda. Zaczęli się wybierać na co dzień, nie tylko żyje, ale tak jak lokalni, tak dalej, tak dalej. W XIX wieku był taki przykład. Są cięcie też moim zdaniem są, a oni się bronią tym, że to jest pełnoprawne. Chodziło o to, żeby po prostu straż ogniowa mogła z takich głównych arterii jak ta na równoległą się przemieścić. Co to jest? Zabitwój? Może. To nie... Pojechał w XVI wieku na zachodniej Europy, zajął ideę reformatorskie, wrócił tutaj, przekonał Sasun do luteranizmu. Jest wychowany luterański na bardzo wysokim poziomie, to była właśnie tutaj. Można tu założyć bibliotekę. Większej katastrofie pod koniec XVII wieku, w latach 80. XVII wieku. Wtedy pożar zniszczył tą część miasta, wypalił się kościół, zapadło się całe sklep. Dzisiaj już nie ma tego efektu. Czarny kościół od nazwy po prostu, od koloru chrześcijanki skutowa. No nie jest to. Thank you.
Wiemy. Lampa się wymaga.